Będę grał agenta. Już nie wiem, czy mi pistolet wejdzie, wiesz, w klapę. Będę człowiekiem w czerni. Będę robiła zdjęcia tego, co się dzieje na planie. Jaką rolę masz tutaj w tym towarzystwie? Pitbulla. Jestem w paszczy lwa. Dzisiaj mamy stylizację naszej Ani. Piosenka w głowie opowiada o tym, że tworzę sobie w głowie jakiś tam ideał kogoś, kto jest zbudowany z najlepszych rzeczy, z najlepszych wspomnień. Ta piosenka w sumie jest o relacji, której nie istnieje. To jakby takie marzenie o związku i zdecydowanie nie wejście w niego w realu. Dobrze, że mamy cztery ręce. Chwila relaksu. Przed akcją. Tak naprawdę te teksty są romantyczne, ja bym to tak określiła. Są takie emocje związane z miłością, przeżywaniem tej miłości, zakochaniem. Jako kobieta ona ma odwagę poruszać tematy takie bardzo może intymne. Dla niektórych mężczyzn może to być krępujące, że kobieta ma namiętne myśli czy fantazje. Mierzymy golfy aktorowi głównemu. Garniturów nigdy za dużo. Jesteśmy teraz w zimie, co oznacza, żeby w ogóle znaleźć plenerowe zdjęcia jest bardzo trudno. Skoro nie mogliśmy pojechać do Kalifornii, to zrobiliśmy w garażu waszym. Wybraliśmy centrum handlowe z powodu, że jest tam przede wszystkim czysto i ciepło. Jedziemy, a ja sobie szwenkuję i obserwuję samochód. Pomyślałam sobie, że taka fajna przygoda, żeby chociaż raz uczestniczyć w tego typu akcji. Akcja! Coś w rodzaju pościgu, mężczyzna, który może ją porywa, ktoś ich ściga. Taka męska zabawa troszeczkę. Ścigany. Tutaj. Zrobiliśmy storyboard. Historia w klipie jest bardzo prosta, polega na tym, że przypadkiem zupełnie wplątuję się w jakąś taką aferę, gdzie nagle zaczepia mnie chłopak, który ewidentnie przed kimś ucieka, ktoś go goni. Andrzej jest na pewno nieprzeciętnym chłopakiem. Niezwykle przystojny mężczyzna. Stop. Słuchaj, bardzo dobrze, Aniu, jak patrzysz na niego. Między nami iskrzyło i mam nadzieję, że będzie to widać w klipie. Może zawsze się coś wydarzyć, a co się dalej wydarzyło, to tego nie wiem. No. Byliśmy bardzo profesjonalni i nie pozwalaliśmy sobie na żadne flirty poza planem. Była fajna fura, tak, była. To jest Chevrolet lata 70. 600 koni. To był taki kontrast do trochę do niej, że ona jest kobieca, tutaj to taki bardzo męski samochód. No ale jest to jest taki temat, który chyba bardziej facetów interesuje. Yes! Zdanie to jest to! That's it! Zły samochód, nie wiem czy w ogóle ma jakiś katalizator, spala powyżej 40 na stółę, że to wszystkie czujki ruszyły. Czy wiecie, że się włączył alarm? Jaki? Spalinowy. Technologia nowoczesna w parkingu nie dała rady z tym retro samochodem. Jest wszystko pod kontrolą, wszyscy będą zadowoleni. Halo, Gazik, Kowski, Gazik. I on pobiegnie tak, żeby oni go nie przejechali. Akcja! Wciąż nie umiem przestać tobą żyć. Udało się ujęcie? Ja tam nie wiem, to trzeba się ich zapytać. Słuchaj, do maratonu się szykuję. Zabrać mi nadzieję. No, ma lepszy czas, nie spuszczaj bot. Czasami specjalnie robisz pompki od podłogi, żeby więcej wspocić się. Muszę powiedzieć, że się to bardzo wszystko ładnie ułożyło. Myślę, że będzie fajny klip. Premiera płyty 4 marca, już niebawem ukaże się mój 6 album pod tytułem Dla naiwnych marzycieli. Czuć moc w tym samochodzie, szczególnie o 4 w nocy, kiedy ulice są puste. Wyjechałam z tego budynku i tak sobie pomyślałam, że mogłabym tu już nie wrócić, tak sobie pojeździć chociaż trochę.